Dzień dobry wszystkie osoby ze znaku strzelca, kochani. Tygodnióweczka dla Was od poniedziałku do niedzieli, czyli teraz od 28 kwietnia. Listopada, co kwiecień? A, bo chcę powiedzieć 4 grudzień i ja już chcę kwiecień, ja już chcę wiosnę, nie wiem jak Wy. Słuchajcie, jest 6 rano. Chyba się jeszcze nie obudziłam, ale na pewno dla Was zrobię tygodnióweczkę. Na pewno. Kochani, dziękuję za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że dzisiaj również zostawicie w ramach wymiany energii ślad po sobie, łapka w górę oraz komentarz, serduszko, kwiatuszek. Napiszcie komentarz, jak z Wami rezonują, tak? Oczywiście zdarzyć się, na pewno zdarzy tak, że nie z każdym będą karty rezonować, bo to jest niemożliwe. Ponieważ czytanie robimy ogólne dla wszystkich moich kochanych byczków i nie z każdym będzie rezonować, bo jest nas po prostu za dużo. Jeżeli to by było czytanie indywidualne dla osoby, to jak najbardziej. Sprawdźcie sobie zatem, kochani, swój ascendent. Posłuchajcie tego drugiego znaku. Sprawdźcie, gdzie macie Wenus, Słoneczko, a nawet gdzie Księżyc. Na pewno tamten znak, kochani, z Wami będzie rezonował. Tak? Tak. Kochani, dzisiaj robimy inaczej. Zaczynamy od aniołków. Wylosowałam Wam no, tego samego, co barankom. I bardzo się cieszę. Archanioł Rafał króluje u nas. Uzdrowienie i obfitość spływają na Ciebie. Proszę, jaki piękny Archanioł Rafał. Ten Archanioł będzie Wam w tym tygodniu bardzo pomocny. No to zaczynamy, kochani. Jak Was widzą karty w tym najbliższym tygodniu? Energia ogólna. O, słuchajcie, piękna karta. 10 kielichów. Jak już karta taka piękna i radosna, no to... To mam nadzieję, że Wasz humorek również taki będzie. Ale sobie wyłożymy, kochani, wszystkie karty, dobrze? Co w finansach i w pracy, co w miłości, otoczeniu... Czy macie jakieś nadzieje, obawy? Co może się miłego wydarzyć? Co może odejść do przeszłości? Czego jeszcze nie wiecie? I karta wynikowa, karta rady. Kochani, zaraz będziemy układać, zaraz będziemy czytać. Pod spodem... Świat, 3 miecze, 6 mieczy. Te karty zostawię sobie otwarte tutaj, z boczku, żeby o nich pamiętać. Słuchajcie, tak jak na tej karcie, cudowności będą się działy i będziecie się czuły super. I w domku, i w rodzinie dalszej, i wśród przyjaciół widzę, że będziecie takie bardzo, bardzo optymistycznie nastawione, radosne. Tutaj na tej karcie mamy wzajemną miłość, pomoc, uśmiech, harmonię. Będziecie miały zaufanie do osób, które Was otaczają. Odwzajemniona miłość. Wy w ogóle będziecie w tym tygodniu takie radosne, optymistyczne, uśmiechnięte, będziecie dostrzegać potrzeby drugich osób. W ogóle ta karta dla mnie to symbol, słuchajcie, szczęścia, zadowolenia. Bardzo przyjazne, miłe sytuacje. Atmosfera uprzejmości, sympatyczności. No, kochani, dla osób samotnych to przyciągnięcie nawet takiej fajnej osoby do siebie. Ale uważajcie też, bo ja w tej karcie bardzo często widzę taką emocjonalność, ale aż do przesady, tak? Aż do przesady, więc może i strunkami też uważać, bo za dużo tych kielichów. Fajnie będzie, moim zdaniem będzie bardzo fajnie. Może będziecie organizować w domu jakieś przyjęcie, Andrzejki, może będziecie szli do jakiegoś domu i tam będzie tak przyjemnie. Może zostaniecie zaproszeni na jakiś ślub, wesele. Jakieś szczęśliwe wydarzenia związane z domem. No chyba, kochani, że kupujecie dom.
No, to pięknie. Ale to też może być odwiedzinki rodzinki. Jak najbardziej, kochani. No to idziemy do pracy. A w pracy mamy miłościową kartę. I co? Ach, wy to będziecie romansować. Co? W pracy. Kochankowie to albo znak bliźniąt, albo po prostu będziecie tak, tak sympatyczne, nie wiem, czy radosne. No, już sobie podglądałam pracę i bardzo dobrze. Bardzo odważne decyzje w pracy, bardzo. Myślę, że będziecie próbować swoich sił, swoich szans. Będziecie polegać na kimś, będziecie pracować zespołowo, bo tutaj mamy, kochani, kilka osób. Jeżeli pracujecie sami i wiecie, że nie dacie rady, nie zdążycie, no to Wam mówię, poproście o pomoc. Jeżeli znacie bliźniaka albo wagę, poproście o pomoc, na pewno Wam nie odmówi, na 100%, tak? W ogóle, drogie byczki, to ja widzę taką harmonię w tej pracy, współpracę, radość. Będziecie radośnie chodzić do pracy, bo ta karta jest dla mnie tak kolorowa, tak piękna, że no kochane, pięknie. Piękny tydzień, piękne sytuacje. Być może będziecie dokonywać jakiegoś wyboru w związku z pracą. Czy przyjąć to stanowisko, czy to może tak być. A może jeżeli prowadzicie działalność, kochani, to weźmiecie jakiegoś wspólnika albo kontrahenta. Kochani, dopytamy do tej karty. Dopytamy, tylko pamiętajcie, żeby tych wyborów dokonywać mądrze, bo pod spodem mamy tą trójkę mieczy i możemy być nastawieni optymistycznie, otwarci na drugą osobę, a potem się okaże, że zaufaliśmy nie tej osobie, co trzeba i klapa. Także bardzo rozważnie. W ogóle chyba artyści, jeżeli prowadzicie jakąś działalność artystyczną albo coś takiego, to widzę w tym tygodniu taki zapał. Stworzycie piękne dzieła. Król pucharów, 10 denarów. Tak, wypłata będzie, emeryturka będzie. Wszystko, co związane z finansami, Wam się powiedzie. Czyli idziecie w tym tygodniu po pożyczkę, idziecie w tym tygodniu po kredyt. Cokolwiek, kochani, by to nie było, mamy 10 denarów i króla denarów. Idziemy, pożyczamy, idziemy, załatwiamy. No wiadomo, że tydzień na finanse dobry. Natomiast uważać, kogo dobieramy do spółki. I tutaj mamy króla kielichów i króla denarów. Jest tu pokazana energia męska, ale to też może być, kochani, żywioł wody, tak? Czyli ryby, raki, skorpiony, możecie sobie dobrać, albo wasza energia, inne byczki, panny lub koziorożce. Pamiętajcie o tym, tak? Dobrze, mądrze inwestujcie, o czym mi mówi, kochani, ta karta. Odkładam sobie pracę na bok i finanse. Jeżeli szukacie pracy, myślę, że większość z Was już coś ma na oku. Już coś ma na oku i będzie po prostu na tych rozmowach o pracę i pozytywne będą te rozmowy. A jeżeli nie szukacie, to Wy się raczej skupicie na tych przyjemnościach i będziecie użalać się nad sobą, że dalej nie ma. Nie szukacie tam, gdzie trzeba. Według mnie kompletnie siedzicie załamani, bo w Waszym miejscu, gdzie mieszkacie, nie ma pracy. Tak, u Was nie ma. Trzeba się rozejrzeć szerzej, zrobić szerszą perspektywę, a przy kochankach macie osobę, którą by można było zapytać o pracę i na pewno na bank Wam pomoże. Och, no to idziemy do miłości i widzicie? No i na tym powinnam zakończyć. Żyli długo i szczęśliwie. Kochani, wszystkie osoby, które są w związkach, nic nie będę tutaj dopowiadać Wam. Jest pięknie, jest cudownie. Jeżeli jesteście długo, no to coś pięknego. Tak jakby ten Wasz związek to taka harmonia.
że jeden o drugiego dba. Tutaj się przelewa z kielicha do kielicha. Tu jest zaufanie, mądrość, miłość. O związki się nie martwię. Słuchajcie, jeżeli mamy tutaj byczki, które mnie słuchają, które się z kimś krótko spotykają, to wy możecie w tym tygodniu poczuć coś do tej osoby. Być może do tej pory tego nie było, ale w tym tygodniu zobaczycie, że pojawia się jakieś nowe uczucie w stosunku do drugiej osoby. Być może dla niektórych to będzie zauroczenie. Ktoś pójdzie ulicą, pójdziecie gdzieś na Andrzejki i po prostu się zauroczycie. To będzie taki początek, wiecie, początek tego czegoś, takie porozumienie z tą drugą osobą, jakbyście ją, przepraszam, długo, długo znały. Także kochani, nowe przyjaźnie, nowe znajomości, otwierać się. Proszę chodzić, proszę się nie zamykać. Oczywiście, że Wam dopowiem tą dwójkę kielichów, chociaż... No tak. 9 kielichów. Diabełek na imprezce go możecie poznać. No tak, czwórka kielichów. Słuchajcie, ja wiem, że teraz Andrzejki, ja wiem, że teraz imprezki i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Wy będziecie troszeczkę egoistyczne byczki. Ponieważ mamy tutaj diabełka, więc kochani, powiem Wam tak. Albo to będzie osoba spod znaku koziorożca, albo będzie miała na przykład ten znak w ascendencie swoim. Kochani, przestrzegam przed różnymi atrakcjami, używkami, gdyż może się to dla Was źle skończyć i ta... I będziecie potem żałować, że tak to się skończyło. Także troszeczkę za dużo zabawy, za dużo frywoli. Natomiast jeżeli jest grupa osób, która nie ma nikogo, możecie kogoś takiego spotkać na jakiejś imprezce. Może Wam się kompletnie nie chcieć tam iść. Może. Także pamiętajcie, by podchodzić z umiarem, żeby Was nikt do niczego nie zmuszał, bo możecie potem żałować, że raz, nie poszliście, dwa, że na przykład za dużo tam wypiliście. Jeżeli macie partnera i idziecie gdzieś sami, kochani, to może wam się przytrafić tak, że będziecie żałować, że poszliście bez tego partnera. Natomiast jeżeli wy puszczacie swojego partnera na imprezkę, to uważajcie, bo może być szansa, że się dowiecie o zdradzie. Niestety. Dla niektórych z Was taki przekaz. Będzie to bardzo bolesna wiadomość. Przyjdzie od kogoś i widzę łzy, cierpienia, a nawet rozstanie. Bądź chwilowa przerwa, ale na pewno nie będzie to dla Was miłe dowiedzieć się o czyimś romansie, bo pod spodem król buław, trójka buław, dwójka mieczy. Wy po prostu nie będziecie nawet wiedzieć, ale dowiecie się o tym. Możecie się dowiedzieć, kochani, w tym tygodniu o... Albo ściągniecie klapki z oczu. Może się zastanawiałyście, gdzie Wasza osoba chodzi. Po pracy, przed pracą. Może wreszcie, nie wiem, sprawdzicie sobie telefon, pójdziecie za tą osobą i zobaczycie, że faktycznie coś jest na rzeczy. Patrzę na tą kartę kapłana i część Waszego życia, kochani, jest odpowiedzialna za wydarzenia w Waszym życiu, w Waszych myślach, w Waszych uczuciach. Dla Was zasady moralne, czyli przysięga małżeńska, danie słowa jest najważniejsze.
Myślę, że będziecie wyjaśniać przy tej karcie. Pięć mieczy. Będziecie wyjaśniać, dlaczego zostały złamane pewne normy. Królowa pucharów. Wy będziecie wyjaśniać. Może zobaczycie, że pieniądze znikają. Tak też może być, kochani, jak najbardziej. Być może porozmawiacie z ojcem, z osobą, która ma autorytet. Może nawet i z księdzem, z przyjacielem, prawnikiem. Może w tym tygodniu udacie się do prawnika zapytać, jak ten rozwód przeprowadzić, czy inne sprawy. Patrzę na tego diabełka z kapłanem, kochani. Naprawdę, dla części z was widzę zdradę, niestety. A także dla mężczyzn impotencję. No. Co miłego może się wydarzyć? Co my tu mamy? Siódemkę buław. No, miłe jak nie wiem. Brońcie swojego zdania. To wy, kochani, będziecie troszeczkę atakowani, to pamiętajcie, że pionek jest w grze i to wy macie różne sposobności, metody na tego drugiego człowieka. Obojętnie w jakiej się znajdziecie sytuacji, brońcie swojego zdania. Postawcie na swoim. Nie pozwólcie, żeby ktoś wtrącał się w wasze życie. Mam wrażenie, że osoby trzecie będą chciały bardzo ingerować w to, co się u was dzieje, co się u was mówi. W nadziejach macie szansę, bardzo dobrze. Dalej mamy koło fortuny. Więc, kochani, od losu dostaniecie niespodziankę. Myślę, że to koło fortuny przyniesie wam coś, na co czekaliście. Więc, kochani, jeżeli dotąd było kiepsko, w jakiej sytuacji było źle, czy to brak pracy, niedogadanie się z dziećmi, z partnerem, sytuacja się odwróci. Być może podejrzewałyście, że wasz partner gdzieś tam chodzi, to koło fortuny przyniesie wam, niejako się obróci i otworzy wam sytuację, otworzy wam oczy i zobaczycie wszystko takie, jakie jest, jakie powinno być. Jeżeli szukaliście długo pracy, naprawdę, czy jakiegoś zlecenia, to teraz znajdziecie w tym tygodniu, otworzycie stronę internetową, patrzycie, jest. To coś dostaniecie od wszechświata. Być może szukaliście jakichś specjalnych mebli, łóżek do pokoju, nie ma. Nagle pojedziecie do pierwszego lepszego sklepu, otworzycie internet i tam to jest. Kochani, znak skorpiona. Może wam ten skorpion pomoże. Tak się właśnie zastanawiam. Co by mogło odejść do przeszłości? Szóstka kielichów, czyli życie tym wspomnieniem. Dosyć wspominania, że kiedyś byliśmy młodzi, piękni, szczupli. Wyjdźcie z tej przeszłości. Nie wspominajcie byłego. Nie wspominajcie, że odszedł, że wyjechał, że tak postanowił, że poszedł gdzie indziej, że was zostawił. Zostawcie to, bo będziecie, patrzcie, w jakiej smutnej energii. Po co to za sobą ciągnąć? Poszedł, to poszedł. Spakuj mu skarpetki i wyślij do kochanki. Jak wzięła, to niech wszystko weźmie, obowiązki też. Naprawdę, kochani, nie możecie, bo to się odbije, kochani, na waszym zdrowiu. No. Czego nie wiecie? Królowa mieczy. Myślę, że to jest wasza energia. Myślę, że to będzie was dotyczyło, kochani. Trzeba powiedzieć prawdę. Trzeba usiąść, logicznie porozmawiać twarzą w twarz. Czy to z szefem, czy to z koleżanką, przyjaciółką, z mężem. Czeka was w tym tygodniu rozmowa. Słuchaj, ja to widzę tak. A ty?
Trzeba być szczerym, pamiętajcie. Królowa mieczy jest chłodna, przygotowana do rozmowy, rzeczowa, konkretna, ale podchodzi z pewną dozą ostrożności. Dlaczego? Bo jest pewna siebie. Być może będziecie się izolować od otoczenia, żeby sobie poobserwować. Bardzo dobrze. A być może to wasz partner będzie podążał własnym rytmem, własną drogą i powinien powiedzieć prawdę. Co by to nie było, Królowa Mieczy symbolizuje osobę o bardzo ciętym języku. Więc dla was jest to przestroga. Nie rańcie innych słowami. Bądź uważajcie, czy wasz rozmówca nie będzie was krzywdził tym, co powie. Bardzo osoba typu indywidualista. Ja wiem, co mówię. Karta rada. Giermek buław. Wiecie co? Musicie zachować cząstkę. Czasami naprawdę. Ojejku, pazie, słuchajcie, to są jak dzieci. I wy macie w sobie dużo zapału, dużo energii, dużo chęci. Ale sytuacja, która będzie w tym tygodniu, będzie od was wymagała, żeby być osobą radosną, zaradną, mimo tego, co się może wydarzyć, ale nie musi. Żebyście były dalej osobą lubianą, lubiącą przygody. Poznawajcie nadal ludzi, nie wycofujcie się. Nawet jeżeli jesteście jakiś czas sami, bo tak jak wam powiedziałam, bo jest wam smutno bez tej osoby, otwierać się na nowe znajomości. Giermek buław podejmuje takie kroki, że on idzie byle gdzie i poznaje ludzi, bo chce nowych wrażeń. Słuchajcie, w zdrowiu to ja w tej karcie widzę, że takie problemy mogą być z, nie wiem, jakieś stany zapalne, kochani, przeziębienia, gorączki, także kochani, jeżeli już o tym wiecie, no to witamin K2, ubierajcie się rano. Ale karta rada, jako karta rada, to ja bym też, kochani, wysyłała wiadomości, bo to dla mnie też otrzymywanie i dawanie wiadomości, więc być może gdzieś mieliście coś napisać, zapomnieliście, zrobić to w tym tygodniu. Bardzo dobry tydzień. Ja mam tutaj jeszcze karcioszki, to wam jeszcze przekażę. Tak, i tu też mamy, patrzcie, wiadomości. Jeżeli idziecie gdzieś na urodzinki, na jakąś imprezkę, weźmiecie coś ze sobą, kochani, sprawicie ogromną przyjemność tej osobie. A także, jeżeli ktoś przyjdzie do was, bądź możecie coś otrzymać. Spadek, nawet i spadek, słuchajcie, czy jakiś prezent od jakiejś osoby. Fantastycznie. Dzieci mogą wam się pochorować w tym tygodniu. W ogóle uważajcie na dzieci, bo drogie byczuli się, ktoś może, nie wiem, czy w szkole się doczepi do tego dziecka i tam widzę troszeczkę problemów, troszeczkę kłótni, jakbyście mieli iść do szkoły na przykład się kłócić. Jeżeli macie mniejsze dzieci, no to, to przepraszam, w tym tygodniu mogą zostać w domu, mogą się pochorować. Jest też osoba w waszym otoczeniu, która zazdrości wam dzieci. Dla niektórych to też koniec kłopotów, kochani. Nadchodzi czas końca kłopotów. Ale uwaga na osobę niezbyt szczerą. Macie jedną osobę w swoim towarzystwie, która nie jest szczera. Ktoś o was myśli? Nie widać? Nie widać. Mamy tu jakiegoś pana myśliciela, kochane byczki. Ktoś o was myśli, to tak. Tak jak na tej karcie, że myśli o was, maluje was, nie może przestać o was myśleć.
Jest jedna taka osoba w waszym otoczeniu, niestety. Nie wiem jaka. Mamy runę, kochani. Dostaniecie też runę. Nie wiem, kto o 6 rano wierta. No cóż, za sąsiedzi. Kochani, dla nas Echwas na ten tydzień. Bardzo piękna runa. To jest początek, takie wzrastające drzewo, to jest ochrona przed obcymi, złymi wpływami. Także słuchajcie, jesteście chronieni i przez Archanioła Rafała, i przez runę Echwas. Tutaj mały sukces. Albo zobaczycie już, że ten sukces kiełkuje. Będziecie mądre w tym tygodniu. Myślę, że jeżeli zaczniecie sprawę, to doprowadzicie ją do końca. No, to kochani, na koniec, zanim dacie łapkę w górę i zostawicie komentarz, proszę pomyśleć sobie pytanie dotyczące przyszłego właśnie tygodnia. Ja Wam dam 3 karty. Wy sobie wybierzcie jedną z nich. Pierwsza, druga, trzecia. Tu będą odpowiedzi na Wasze pytania. A Wy by czuli się, wybierajcie sobie jedną z nich. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymujecie, kochani, filmik, tak? A ja przechodzę do odczytu pierwszej karty. By czuli się nie z wykrzyknikiem. Odpowiedź druga. Macie to przemyśleć. Dokładnie to przemyślcie, zastanówcie się. Macie czas, nikt was nie goni. I odpowiedź trzecia. Podejmij działanie, pięknie. By czuli się, wy będziecie wiedzieć w tej sytuacji, co robić. Będzie, nikt nie będzie wiedział lepiej niż wy. Tak? Kochani, życzę Wam cudownego tygodnia. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was. Wszystkiego pięknego Wam życzę. Buziaki. Do usłyszenia. Pa, pa.